Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to dredż w skinu Morisa. Gramy dredżem, czemu? Bo dredżem jeszcze nie grałem, a tak jak mówię, zapełnią swoje portfolio. Addony pod jak najszybszą moc, setki, bo nie będę levelował dredża po koperty. Erupcja Call of Brine, bo to build dla dzieci. Jolt, dlatego że dredż to M1 killer i Sloppy Butcher, bo chcemy grać hit and run. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Recenzja mapy, zjełczała rzeźnia. Mapa dobra, bo to nie jest kałszet przynajmniej. Przynajmniej przypadkiem, to nie jest kałszet. Jeśli farma nie jest kałszetem, to znaczy, że jest bardzo dobrze. Wolałbym Thompson House'a, ale to też może być. Jest tu dużo bezpiecznych palet. Ale narzekał nie będę. Build, z jakim gramy, każdy widzi, każdy słyszał. Erupcja Call of Brine, bo nie potrafię wygrać meczu bez erupcji Call of Brine. Oczywiście to żart, jestem najlepszym graczem. Czekajcie, muszę się skupić. Bum. Simenu! Nie ma nikogo. Jest Ace. Ace, Quentin. Tak. O nie, szak. Oh my god. Możemy tutaj coś porobić. A! Hit za darmo, to jest coś, co lubię. Na co nigdy nie narzekałem, szczerze mówiąc. Szak czy nie szak? Nie szak. Szak, jednak szak. Dobra, zrobimy trochę hit and run, bo potrzebuję tej tak zwanej presji. A build mnie trochę do hit and runu zachęca. Połowa naładowania nocy. To dobre wieści, złe wieści. Chcę tą paletę mieć z głowy jak najszybciej. A nie zrzuciłaś, więc teraz dostaniesz hita za darmo i świetnie. Okej. Okay. Addony w ogóle świetne, bo one są, podpatrzyłem je z jakiegoś filmu na YouTubie i one działają tak, że noc będzie szybko. Okej, okay, to jest debatowalne zagranie, ale jeśli mogę wziąć paletę z szaka, hell yeah. Bardzo chętnie. I ponownie dużo hit and runu i to ja bardzo lubię na dredżu hit and run, to jest cudowne wręcz. Dead Hard? Coś ten tego? Nie ma Dead Harda, ale Jolten dostały 3 geny. Świetna sprawa. Teraz się przejdziemy po tych genach. A nie, bo to erupcja była na jednym genie. A nie wiem już w sumie. W każdym razie mamy to. I to jest super. Dobra, gen zeksplodowany. Możemy się śmiało popusić o przejście nieco dalej. W mainie ktoś był, okej. Okay. Tutaj nikogo nie ma, jak się domyślam? Owszem. I jedyna szafeczka. Muszę czekać dłużej w szafce. Jak wejdę do szafki, to muszę chwilkę w niej poczekać. Bo zauważyłem, że nie czekam, a słyszę heartbeat i potem żałuję, że wyskoczyłem do innej szafki. Może to jest jakaś strategia, którą mainy dredża są w stanie pojąć, ale na pewno nie ja. Aczkolwiek dredż naprawdę świetny killer. Ponownie, tak samo się okazało z Knightem, tak samo się okazało z Weskerem i tak samo się okazuje z Dredżem, że ja w pierwszej chwili nie lubiłem tego killera i uważałem go za totalną pomyłkę i absurd, że go wprowadzono, ale teraz po czasie, jak o tym myślę, to jest naprawdę solidny killer. Nawet lubię nim grać, ostatnio pogrywam częściej. Jakiś Dead Hard coś? Dead Hard, Dead Hard, Dead Hard, Dead Hard. Nie masz. Nawet jakbyś miał, to mam troszeczkę to gdzieś. Dobra, drugi hack. Sporo hit and runu było, mieliśmy jedną noc za sobą. Nie wygląda to źle. Teraz najważniejsze, erupcja Call of Brine, to trzeba włączyć do działania, bo te dwa perki na razie śpią. Heartbeat? Nie ma. Czyli się tepamy. Tu i na sam koniec. Zablokowana szafka. W szaku ktoś był. Nie, nie w szaku, przed szakiem, okej. Okay. Ale to dobrze, bo mi zależy tylko i wyłącznie na moim Call of Brine i erupcji. Świetnie. Nie uderzyłem w dobrą szafkę. Okej, okay, biegniemy do maina. Mi się to podoba. Albo i nie biegniemy do maina, albo i biegniemy do maina. Też jest rozwalone. To mi się nie podoba. Nie wiem, czy poddać z nią chase, czy nie. A, z jednej strony nie robią mi presji, ale z drugiej strony, kurczę, to się może zrobić nieciekawe. Dobra, poddam tego chase'a. Sami rozwaliłem z dwie kłódki. Zawsze to na plus.
Już ponownie gen jest robiony. Zaraz mamy noc, co jest dobrą wiadomością jak najbardziej. Chcę skopać tego gena. Chcę mieć pewność, że będę miał na nim erupcję. Przynajmniej na teraz. Quentin biegł gdzieś tam, więc... Słyszę heartbeat. Przeszedł tylko powoli. O, ciekawe. Okej, okay, może uda się go szybko powalić? Chociaż tu jest chyba paleta i tu i tu. Jeśli uda mi się go szybko powalić, to jeszcze erupcja coś zadziała. Oj nie, erupcja nie zadziała. No chyba, że tak zrobimy. Nie miej deadharda. Dzięki Bogu, dobra, jeden dostał. Ten gen nie jest robiony, o dziwo, nie robi go ten... Jak on ma? Jonach? Jonach? Jonasz? Zależy od transkrypcji. Dobra, skopię tego gena i lecimy gdzieś dalej, bo już tak noc już się skończyła. Trochę mało... A nie, on jest skopany, dobra, świetnie. Tego gena się trochę boimy. Ale bardziej się boimy tego gena. No i tak jak myślałem. Ten gen został zrobiony akurat, okej. Okay. Przecudownie. Dobrze. Cały czas wzrok na niej, cały czas wzrok na niej. To jest na pewno coś, nie wiem jak wiele to dało, ale to jest coś. Kolejny gen, to jest źle. Potrzebuję tego hita, dziękuję. Cały czas się te wąt zablokowanych szafek radzą sobie z tymi blokadami. Trochę potrzebuję być tam, a jestem tu. I trochę potrzebuję być też tam. Szkoda, że nie ma mnie dwóch. Nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy gracie dredżem. Za chwilę mamy kolejną noc, co jest świetne. Kopiemy tego gena, lecimy do tamtego gena, który jest zagrożeniem. Tak, jest noc. Kolejne nieprzyjemne miejsce. A, surwów brak. To ciekawe. To surwy są tutaj. To trzy. I ten tranu trochę. Te apteczki trochę dają po głowie, ale oprócz tego jest okej. Main? Owszem, main, tylko w którą stronę? Okej. Nie podoba mi się to. Ani trochę, nie dogonię jej. Trochę bardzo źle. Trochę tragicznie, można by powiedzieć. Nie robią tego gena. Nie mam wystarczająco dużo slowdownu, a oni mają bardzo dobre apteczki. Bardzo dobre apteczki mają i to naprawdę. A ja nie mam naprawdę, mam zero slowdownu. Nie mam czym się bronić, w sensie mam zero slowdownu, mam... Jakiś tam slowdown mam z perków, ale oprócz tego kompletnie nic. No i kolejna apteczka to będzie. Mogę to skopać, żeby mieć tylko zaznaczone erupcją, ale oprócz tego niewiele. Niewiele naprawdę da się zrobić. Tu? Bardzo mądrze grają swoją drogą, że blokują tylko po jednej szafce, ale... Dobrze dla nich, nie najlepiej dla mnie. I to jest od razu robione z powrotem. I to jest znowu apteczka, więc jak ja ją tylko uderzę... A nawet jej nie mogę uderzyć, bo nie zdążę. To mamy z powrotem źle.
Zawsze to skillczek. Spalony. Ty nie masz apteczki, ale ktoś cię pewnie wyleczy raz, dwa. Mamy noc, to jest jakiś plus. Minus jest taki, że absolutnie nikogo nie jestem w stanie powalić. O, zapowiada się długi i męczący mecz. Kto to? Kto to i co to? Zdrowy chłop. Zdrowego chłopa ja naprawdę nie potrzebuję gonić w tym momencie. Ale jeśli biegnie w stronę Gena, który jest robiony, chyba o więcej nie mógłbym prosić. Nie wiem, czy oni go mają na końcówkę, że on tak odbiega. O, za szybko. Za szybko się machnąłem. Hit and run, hit and run, hit and run. Jest i Quentin, proszę, erupcja. Dobiegnie, nie dobiegnie, dobiegnie, nie dobiegnie. Red Heart? Świetnie. Dwie erupcje. Dwie erupcje. Okej, to może być początek czegoś. Czego konkretnie to nie wiem, nie powiem wam, ale czegoś początek na pewno. Dredge jest dobry w patrolowaniu genów, to jest pewne. Okej, tego nikt nie robi, to dziwnie niespodziewane. Ten gen jest tak, był tapnięty zaraz po erupcji, ale oprócz tego to nic. Będą biec w kierunku szaka, jakbym miał zgadywać, a ja mam noc za chwilę, więc... O, znowu apteczka, nie leży mi to, ani trochę mi to nie leży. Muszę się tepnąć na tamtego gena. Ile tego tu? Trzech rannych survów. Boże, no z nieba mi spadła ta... Kto to jest? Billie Eilish. Nie masz Dredge'a, nie wierzę w to. Jest erupcja. Dobra, jeszcze mam noc, więc mogę się tam tepnąć do tego gena, upewnić się, że nikt nie wyczekuje tej erupcji. Print? Dredge? Dredge. Świetnie, genialnie wręcz. Boże, jak ten mecz się ciągnie, 13 minut. Wy prawdopodobnie widzicie połowę z tego, chyba że tak dobrze gadałem, że uznałem, że wam to zostawię, ale... Nie skopałem tamtego gena, ale on był chyba erupcją skopany. Trochę ryzykuję, że ma off the recorda. Tamten hack też jest trochę niebezpieczny, słaby jest ten hack, przez to, że... Przez to, że... Kogoś zauważyłem. Przez to, że on jest przy genie. I ktoś może po prostu go nie ściągać, a zrobić gena. Off the record, oczywiście. Proszę. Ten gen jest na zero praktycznie. Jestem... Bardzo bezpieczny, goniąc się tu z kimkolwiek. Ona ma tylko Dredge'a, tu nie ma żadnej palety i tu nie ma okna w najbliższym dystansie, moja droga. Świetna sprawa. I ten gen wybuchł ponownie. Nie wiem, czy wybuchł dzięki mojej erupcji, czy wybuchł dzięki spaleniu skillczeku. Mam nadzieję, że dzięki mojej erupcji. I teraz ten hack nie jest aż taki słaby, bo ten postęp na genie mocno spadł. I dlatego erupcja i Call of Brain, drogie dzieci, to są najlepsze perki, jakie w grze istnieją.
Wprawdzie zamęczyłem te surwy na śmierć, ale ten comeback był niesamowity. Tego gena mogą robić. O, dzień dobry. Myślę, że na śmiało mogę komitować za tym kolesiem. Naprawdę śmiało. To był odważny ruch, to był odważny ruch. Czy tu się naprawdę nie da już uderzyć? Czy tu się nie da uderzyć surwa? Czy to jest jakiś bug? Jak? Czemu? Tu się naprawdę surwa nie da już uderzyć? Można i tak. A bo to jolt jest też, a nie erupcja. Jolt i erupcja mnie kierują w tej grze. Niby trzy perki pod geny. Okej, ja rozumiem. Fu, śmierdzę, ale z drugiej strony, że ten mecz nie był pełen emocji, przynajmniej dla mnie był. Wy to pewnie oglądaliście, a? Przegrywa, beka. Siemano. Ta jej apteczka to jest albo nieśmiertelna, albo nie wiem co z nią jest nie tak. Ale frustruje mnie posiadanie jej apteczki. No proszę. Gen na 9-9, no nie? Noc. Nie powinienem tego gena nawet na krok odstąpić. Tu nie ma palety. Jest paleta. A ich jest dwóch tylko w sumie. Ja myślałem, że ich jest więcej. Oni wszyscy poumierali. Czego ja się boję? Co to ja się stresuję? Prosty endgame. To nie było takie proste. I mamy jej ostatniego ziomka. Tak, zeslaguję, ponieważ jestem ścierą najgorszą. Mój Boże, cóż to był za mecz. No obrona Częstochowy, widzowie. Tak broniłem tych trzech genów i dlatego Dredge moim zdaniem jest bardzo silnym killerem przeciwko średnim surwom. Bo okej, surwy nie były najwyższych lotów, to trzeba przyznać. Ale i tak, sam fakt, że udało się to wybronić za pomocą trzech perków na slowdown, z czego dwóch podkopania. Nie, to jest cud. Oh. Morris. Wszystko dzięki Morrisowi. Gdyby nie Morris, to by nie było tej wygranej. Wam dziękuję bardzo, drodzy widzowie, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to komentarz albo co gorsza łapka w górę. Dzięki wielkie raz jeszcze i trzymajcie się. Cześć. Chciałbym cię mieć tam wieczór i kawę. Zapukaj raz, to może się odważę. Wyznać ci to, o czym marzę. Nasze myśli błądzą same. Mam już dość twych zagadek. Zbite szkło na dywanie. Mała chyba mamy dramę. Ja ciebie zaproszę na kolację. Chcemy pełno wrażeń, to będą najlepsze wakacje. Może nie na Zanzibarze.